Cześć, witam. Po raz pierwszy od kiedy założyłam kanał, zdarza mi się, że nagrywam film któryś raz. Ale to dlatego, że targają mną emocje. Spokój. Spokój. A ciśnienie to mam chyba 220. Jaka to niecodzienna sytuacja spowodowała u mnie taki wysyp emocji? Otóż czuję się w sytuacji takiej, jakby moje piękne, kochane dziecko ktoś wytatuował. A tym dzieckiem jest Ania z Zielonego Wzgórza. To jest wydanie z naszej księgarni, tam gdzieś z lat 70. Ania z Zielonego Wzgórza, przepiękna płócienna okładka. Ilustracje Bogdana Zieleńca. No i co mogę powiedzieć? No miłość, miłość, miłość i miłość. I oto. Wydawnictwo Marginesy rzuciło na rynek nową Anię w nowym tłumaczeniu, która wygląda tak. I tytuł nowy jest Annę z Zielonych Szczytów. Annę czytam, bo nie wiem, jak to się dzieje. Nie wiem tylko dlaczego wydawnictwo Marginesy, jeżeli chciało już wystąpić z taką zupełnie nową książką, nowym tłumaczeniem, to dlaczego na okładce znalazła się obwoluta nawiązująca, przynajmniej fragment obwoluty, nawiązującej do tego wydania, które ja mam. O, dobrze, dobrze. Do tego wydania, które ja mam. Jeżeli chcą być tacy nowocześni, to po co nawiązanie do tego wydania? To tak na marginesie. Autorką nowego tłumaczenia jest Anna Bańkowska. Anna Bańkowska to tam filolożka polska i się dziwię właśnie. I co? No, zrobiło się wielkie larum na wielu portalach i stronach. A wydawnictwo Marginesy zasypywane jest uwagami takie. Takimi. Czasy się zmieniły. Wszystkie Anny już szczytują. Czyli emocje według nowego tłumaczenia Ani z Zielonego Wzgórza. Ja, gdybym umiała napisać do wydawnictwa Marginesy, też bym wysmażyła list, ale na części tego nie potrafię. No i może dobrze, bo emocje może opadną. A więc, czym tłumaczy się tłumaczka, że podjęła taki zamiar stworzenia nowego tłumaczenia Ani z Zielonego Wzgórza? Oczywiście tłumaczy się tym, że tłumaczenie poprzednie było dalekie od oryginału i jak mówi ona, chce, za cel postawiła sobie najściślejszą wierność wobec oryginału. I w tym miejscu mottem mojego filmu chciałabym uczynić myśl Wilhelma von Humboldta, który powiedział tak: tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności. A więc wierność, czyli litera, nie zawsze zachowuje ducha oryginału, czyli ducha oryginalnej książki. I tak właśnie się stało z tym tłumaczeniem. Jestem na nie, na nie, na nie i jeszcze raz na nie. Żaden argument autorki mnie nie przekonuje, a właśnie ta bliskość oryginału również. We wstępie autorka pyta. Pora przywrócić wszystkim, nie tylko wybranym bohaterom, ich prawdziwe imiona i nazwiska. Bo doszła do wniosku, że w czasach, kiedy wszystkie dzieci wiedzą, że żadna mała Kanadyjka nie ma na imię Ania, Janka czy Zosia, a żaden Kanadyjczyk nie nosi imienia Mateusz i Karolek, pora przywrócić im oryginalne brzmienie. Fragment będzie teraz z oryginalnym brzmieniem i nie z oryginalnym. To jest fragment rozdziału zatytułowanego Żniwiarz, którego na imię jest śmierć. Ten rozdział zaczyna się tak. Mateuszu, Mateuszu, co się stało? Mateuszu, czy ci słabo? Tak wołała Maryla,
a z każdego jej drżącego słowa przebijał niepokój. Ania wchodziła właśnie do sieni, trzymając w rękach ogromny pęk białych narcyzów. Jak ten początek rozdziału brzmi w nowym tłumaczeniu? Matchew, Matchew, co z tobą? Źle się czujesz? Panika w głosie Maryli sprawiła, że Annę przebiegła przez hol z pękiem białych narcyzów. Przeczytałam Matchew, ponieważ autorka nie wzięła pod uwagę, że nie wszyscy Polacy znają język angielski, na przykład ja. I trudność będzie im sprawiało właściwe czytanie angielskich nazw, na przykład imion i nazwisk. Z koleżankami długo czytałyśmy Gilbert Blythe, bo nie wiedziałyśmy, że czyta się Bliss. A więc argumenty o wierności oryginałowi mnie nie przekonały. We wstępie autorka napisała również tak. Aha, że przyszła pora na nowy, tak, przyszła pora, żeby zrobić nowe tłumaczenie. Nie wiem, dlaczego właśnie teraz jest pora, ponieważ to tłumaczenie, najbardziej znane, pochodzi z roku 1911, a więc w ubiegłym roku minęło 110 lat. I ja wcale nie uważam, że ono się zestarzało. Moim zdaniem ono jest piękne, wrażliwe, klimatyczne, pozwala się zanurzyć w ciepło zielonego wzgórza. Tłumaczką z 1911 roku jest Rosalia Bernsteinowa. Nie wiem, czy autorka przeprowadziła jakieś badania, kim była ta tłumaczka. Jeżeli nie, to szkoda, bo ja przeczytałam kilka artykułów na ten temat i okazuje się, że to jest tylko pseudonim tłumaczki prawdziwej, a była nią Janina Mortkiewiczowa, żona Jakuba Mortkiewicza, nie, czy Mortkowiczowa, poprawcie mnie, bo mogę się mylić, zaraz zresztą przeczytam, żeby potem nie było, że innym zarzuca, a sama nie wie. Mortkowiczowa, tak, która dokonała tego przykładu, a więc ten Bernsteinowa to jest najprawdopodobniej jej pseudonim. Zresztą Janina Mortkowiczowa przetłumaczyła również Chłopców z Placu Broni. Więc nie wiem, dlaczego pora właśnie w tym roku, a nie w poprzednim, a albo w następnym. We wstępie autorka tłumaczenia napisała również, już Wam czytam, że w tłumaczeniach, już. Podsumowując, przyznaję się do winy. Zabiłam Anię, zburzyłam zielone wzgórze i pozbawiłam je pokoiku na facjatce. Proszę jednak o łagodny wymiar kary, zważywszy na to, że ktoś kiedyś musiał się podjąć tego niewdzięcznego zadania. Dlaczego musiał? Przecież nie ma żadnego przymusu. A nie sądzę, żeby wielu autorka tłumaczenia otrzymywały wiele listów z prośbą. Prosimy o nowe tłumaczenie natychmiast, już teraz, bo stare nam się znudziło. A więc nie ma pokoiku na facjatce. Dlaczego? Ponieważ, jak widzicie, Annę z zielonych szczytów. Myślałam, że chodzi o wzgórza. Wzgórze zamiast szczyt. Ale autorka mówi, że na wyspie księcia Edwarda nie ma żadnych wzgórz. I to jest odstępstwo od oryginału. Natomiast szczyty dotyczą domków, które miały takie ostre dachy. I to było okienko szczytowe, a nie okienko na facjatce. Ja osobiście wolę okienko na facjatce i dalej mówię. Ręce precz od Ani z zielonego wzgórza. Ale kiedy opadnie pył bitewny, wszyscy zgarną pieniądze, które mieli zgarnąć, i ci, którzy mieli zgarnąć, zapomnimy o tym nieszczęsnym tłumaczeniu i wszystko wróci do normy. Nadal będziemy się zachwycać Anią z zielonego wzgórza, Mateuszem, Marylą oraz okienkiem na facjatce. Oczywiście mój film nie ma na celu negowania nowych tłumaczeń, ponieważ niektóre się naprawdę z
zestarzały i warto je odnowić, ale z trudem się one przyjmują. Oprócz tego tłumaczenia jest wiele innych tłumaczeń Ani z Zielonego Wzgórza. W tym samym czasie powstało tłumaczenie Marii Brzozowskiej-Sawickiej dla wydawnictwa Wilga. Na szczęście tytuł pozostał bez zmian. Jeżeli chodzi o to tłumaczenie z 1911 roku i późniejsze, to nie wszystkie przetłumaczyła Rosalia Bernsteinowa, czyli Janina Mortkowiczowa. Byli też Janina Zawisza-Krasucka, Stefan Fedyński, Alicja Nowak-Bojarczuk i wielu innych. Ale oni zachowali taką spójność z pierwszym tomem, że nie można, to znaczy, że nie było wielkiego kontrastu. I ten klimat całej powieści został moim zdaniem zachowany. I tłumaczenia autorki do mnie nie docierają, to nie są dla mnie poważne argumenty. Były, a że powiedziałam, że opadnie kurz i stare dobre tłumaczenia się obronią. Tak było na przykład z Kubusiem Puchatkiem. Stare dobre tłumaczenie Ireny Tuwim z rysunkami Szeparda. Wszyscy znamy, ale kiedyś tam w roku, już nie pamiętam którym, zaraz Wam powiem, wydawnictwo lubelskie wprowadziło nowe tłumaczenie w przekładzie Moniki Adamczyk, a tytuł brzmiał Fredzia Pchi-Pchi. Czy kupiliście kiedyś sobie dzieciom, wnukom Fredzie Pchi-Pchi? Autorka tłumaczenia również mówi, że chciała być wierna oryginałowi. Już Wam zaraz przeczytam. Starałam się trzymać możliwie najściślej oryginału, a więc wierna oryginałowi. Wielbiciele Kubusia Puchatka nie spotkają tu Krzysia, Kłapouchego, Kangurzycy i Maleństwa. Ich miejsce zajęli Krzysztof Robin, Kaga i Górek. No i fragment dla porównania, rozdział drugi. Niedźwiedź pluszowy, zwany wśród przyjaciół, znany wśród przyjaciół jako Fredzia Pchi-Pchi lub krótko Pchi, szedł sobie pewnego dnia przez las, pomrukując dumnie pod nosem. U Ireny Tuwim brzmi to tak. Pewnego pięknego dnia miś, zwany przez swych przyjaciół Kubusiem Puchatkiem lub krócej Puchatkiem, przechadzał się po lesie, pomrukując dumnie pod nosem. Tytuł oryginału, bo też widziałam takie tłumaczenie na polski, angielskiego brzmi, już Wam mówię, Winnie the Pooh. Winnie the Pooh. Jak wiecie, nie znam angielskiego, więc nie będę się filologicznie wymądrzała, ale spójrzcie na półki w bibliotekach, w domach Waszych i przyjaciół, gdzie stoi Fredzia Pchi-Pchi, a gdzie stoi Kubuś Puchatek. Więc pył bitewny opadł, Kubuś Puchatek znowu zwyciężył. No i dzięki Londyneczce, czy z jej powodu, czytam teraz tę oto książkę. Mikołajek. Ponownie wszystkie tomy analizuję. No i kiedy przyszło do tej szczytującej Ani, to się zastanowiłam, czy w języku francuskim istnieje słowo Mikołajek, bo tutaj tłumaczka mówi, że trzeba przywrócić dzieciom naszym oryginalne imiona z języków, z których książka pochodzi. Otóż oryginalny tytuł Mikołajka brzmi, już Wam mówię, Le Petit Nicolas, Le Petit Nicolas, ponieważ w języku francuskim, o ile znam ten język, proszę, żeby romaniści się wypowiedzieli, nie ma słowa Mikołajek. Jest słowo Nicolas, czyli Mikołaj. Petit Nicolas, czyli mały Mikołaj. I chociaż tłumacze zachowują przyzwoitość i tłumaczą Mikołajek, to mogliby przetłumaczyć Petit Nicolas i wtedy fragment mógłby zabrzmieć tak. To była naprawdę fajna zabawa. Dość tego chłopaki, krzyknął Petit Nicolas, a wtedy Eusebiusz też się zagniewał.
Spieszyło ci się przecież, żeby grać, powiedział Petit Nicolas. No to grajmy. Jeżeli masz coś do powiedzenia, to poczekaj do przerwy. Do jakiej przerwy? Zdziwił się Alceste. Tak imiona kolegów Petit Nicolas też nie brzmiałyby Eusebiusz, Alcest czy inni. Musiałyby zostać zmienione. Nikt na szczęście się na to nie porywa, bo oto film jakiś wchodzi na ekrany chyba i tytuł brzmi Skarb Mikołajka, a nie Skarb Le Petit Nicolas. Po tych więc wszystkich rozważaniach, które dotyczą tych książek dla dzieci, nie poruszyłam tu tematów modnych, takich jak nowe tłumaczenie Prusta, bo tłumaczenie Boja Żeleńskiego zostało zakwestionowane, czy wiele nowych tłumaczeń Mistrza i Małgorzaty. Nie jestem bowiem filolożką i się nie będę wypowiadała. Wiem tylko jedno, że czasem powoływanie się na argument, że moje tłumaczenie jest bliższe oryginałowi, wcale nie wychodzi na dobre temu oryginałowi. Więc jeszcze raz przytoczę słowa Humboldta. Tłumaczenie tym bardziej odbiega od oryginału, im bardziej dąży do wierności. W tej zasadzie na przykład był wierny również Stanisław Barańczak, który tłumaczył, jak wiemy, Szekspira, wiersze angielskich poetów. Nie zawsze, i mówił, że nie zawsze wierność oryginałowi wychodziła na dobre tłumaczeniu. Tak jest więc w tym przypadku moim zdaniem. I co? No kasa, misiu, kasa. Taka jest moja konkluzja. Polecam przeczytać? Nie. Nie wydawajcie pieniędzy, bo ich szkoda. Moja biblioteka w Międzyrzeczu nie zamierza zakupić tego tłumaczenia. Nie tylko dlatego, że jest, nie dlatego, że jest przeciwna, ale dlatego, że nikt go nie wypożyczy. Wszyscy bowiem kochamy Anię z Zielonego Wzgórza, a nie Anię Szczytującą. Dziękuję, do zobaczenia. Jak zwykle zapraszam do dyskusji, chociaż wiem, że mój film był kaleki, ubogi, może ubogi w argumenty, ale musicie mi wybaczyć. To emocje. Emocje związane z wieloletnią miłością do książki. Dziękuję, do zobaczenia.